Cześć, nazywam się Grażyna Adamska, jestem kwantową mentorką i na co dzień pomagam kobietom i mężczyznom uwolnić się od destrukcyjnych emocji, starych programów, błędnych wzorców z dzieciństwa, tak żeby z lekkością i łatwością mogli teraz w dorosłym życiu realizować swoje marzenia i cele. Korzystam przy tym z różnego rodzaju technik kwantowych i relaksacyjnych. Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo ważny temat. Temat dotyczący emocji, a dokładnie lęku i strachu. Wydaje się, że definicja obu tych słów jest taka sama albo podobna. Jednak jeśli chodzi o nasz umysł i naszą podświadomość, jest ogromna różnica pomiędzy lękiem a strachem. Pod słowem strach widnieje fizyczne zagrożenie, czyli reakcja naszego ciała na to, co faktycznie w tym momencie, w tej rzeczywistości się dzieje i coś mi zagraża. To nie jest to, co pojawia się głęboko gdzieś w głowie, tylko to, co fizycznie widzę przed sobą i wiem, że muszę zareagować, też automatycznie moje ciało reaguje na to, że widzi zagrożenie przed sobą. Z kolei lęk to jest to, co dzieje się w naszej podświadomości wtedy, gdy jakiś impuls z zewnątrz, ale nie jest to zagrożenie fizyczne w tu i teraz, wywołuje ten impuls, reakcję, przypominając to, co już kiedyś doświadczyliśmy. Czyli ja mówię zawsze, że to jest ta wyimaginowana emocja, która wpływa na to, jak reagujemy na dane zdarzenie, na daną osobę, mimo że nie ma fizycznego zagrożenia. Lęk to jest coś, co siedzi w naszej podświadomości i co jest zbudowane na fundamentach starych doświadczeń. Coś, co wywołało w nas tą emocję, ponieważ kiedyś wydarzyło się coś podobnego, ponieważ cały czas trzymamy się tej emocji, bo ona w jakiś sposób gdzieś jest dla nas albo ostrzeżeniem. Jeżeli pracujemy z naszą intuicją, doskonale potrafimy rozróżnić, kiedy ja się boję, bo włączył się stary program i powinnam się nad nim zastanowić, powinnam się przyjrzeć temu, a kiedy lęk jest ostrzeżeniem intuicyjnym, oj, hola kochana, zastanów się, czy to jest twój kierunek, czy idziesz w zgodzie ze swoim sercem, czy to, co chcesz teraz zrobić, czy ten krok, który chcesz podjąć, na pewno jest właściwy. Lęk, który pochodzi z przeszłości, ten, który zbudował swoje fundamenty na jakichś starych programach i wzorcach, warty jest do przyjrzenia się, warto się nim zająć i warto go przepracować. Gdy jesteś świadomy tego, co dzieje się dookoła, zauważysz, że nie ma fizycznego zagrożenia dla mojego życia, dla mojego zdrowia, dla mojego postępowania, warto stanąć z boku, jakby wyjść z tej emocji, się zastanowić, dlaczego ona się pojawiła, co ona ma mi powiedzieć, nad jakim przekonaniem warto się zastanowić i przyjrzeć się temu, co tak naprawdę podświadomość wyrzuciła na zewnątrz. Lęk jest to jedna z tych emocji, która jest bardzo mocna, która trzyma nas bardzo głęboko, bo jest zakorzeniona z tymi wszystkimi takimi mocnymi bodźcami. I obojętnie, czy coś wydarzyło się w dzieciństwie i w tej chwili nie ma nic wspólnego z podjęciem jakiejś decyzji, ten lęk, ta emocja jest tym, co zbudowało się w nas bardzo dawno temu i ono cały czas w jakiś sposób wyciąga te swoje haki energetyczne i zahacza nas wtedy, kiedy mamy podjąć jakąś decyzję. Podam tutaj przykład. Może być tak, że boisz się podjąć jakąś konkretny wybór dotyczący na przykład swojej kariery, czy też dotyczący przeniesienia się z miejsca na miejsce, odejścia z pracy. Wydaje ci się, że boisz się, ponieważ masz doświadczenie, że poprzednim razem, gdy przenosiłam się z pracy do pracy, to pojawiła się cała kolejka rzeczy, które temu nie sprzyjały.
Ale ten lęk tak naprawdę to nie jest ten lęk związany z poprzednią pracą, to nie jest ten lęk nawet związany ze szkołą. To jest lęk, który zakorzenił się w Twojej podświadomości jeszcze w dzieciństwie, kiedy to na przykład wystraszyłaś się, bo ktoś podbiegł, odebrał Ci lalkę, bo ktoś nakrzyczał na Ciebie. To jest ten sam lęk, tylko że podczepił się on pod różnego rodzaju przekonania i wzorce. I on cię ciągnie w dół. Żeby go wykorzenić, żeby się jego pozbyć, trzeba dotrzeć do tego źródła, na przykład za pomocą medytacji uwalniających się od starych przekonań, uwalniających się od starych energii, od obcych energii, po to, aby wykorzenić tą emocję i nauczyć swój umysł świadomy do tego, że podejmując decyzję, jeżeli robię sobie zestaw wszystkich plusów i minusów tego, co ma się wydarzyć, żeby nie były one podyktowane lękiem, czyli kolejny cel realizuje się, pomimo tego, że ja w tle czuję, że to jest coś nowego. Umysł zawsze się będzie bał czegoś nowego, ale ja już wiem, że to nie jest moje ograniczenie, że to nie jest moja blokada. Ja wiem, że mogę czuć dreszczyk związany z tym lękiem, co będzie, ale nie będzie to lęk, który wycofywał będzie mnie z podejmowania kolejnych decyzji, które są zgodne ze mną. Tak? Czyli pamiętaj, że lęk to co innego niż strach. Lęk możemy podzielić na ten lęk, który ciebie blokuje w realizacji marzeń, albo na lęk, który może ciebie ostrzegać. Czyli pracując często ze swoją intuicją, uwalniając się od błędnych przekonań, wiedząc, co jest dla mnie dobre, gdy pojawia się przede mną decyzja, wybór do dokonania, a ja czuję wewnętrzny lęk, i nie jest on związany z tym, że ja się boję ruszyć dalej, tylko jest związany z tym, że niekoniecznie to, co bym miała teraz zrobić, niekoniecznie ten krok, który mam postawić do przodu, jest zgodny z tym, czego pragnę, niekoniecznie musi być ta ścieżka, na którą chcę właśnie wkroczyć. Wówczas umiem rozróżnić lęk jeden od lęk ograniczający od lęku ostrzegającego. Pamiętajcie o tym, żeby podejmować decyzje świadomie, nie będąc nabuzowanym emocjami. Aby te decyzje były z głębi serca, aby nie były naładowane emocjami lęku, strachu, tego wszystkiego, co gdzieś mogło się pojawić, wyjść na zewnątrz, warto, zanim się podejmie tę decyzję, zrobić sobie taką prostą wizualizację, medytację relaksującą, taką, która podnosi nasze wibracje. Te wszystkie medytacje, które wspierają w podejmowaniu decyzji, uwalnianiu się od zbędnych emocji, znajdziecie też u mnie w sklepie na stronie www.grażynaadamska.pl. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Obserwujcie mój kanał YouTube i subskrybujcie go. Do widzenia.